Dobry wieczór Państwu. Agata Konarska. Michał Adamczyk. Szanowni Państwo, to jest wyjątkowy dzień i oczywiście wyjątkowy wieczór w Rzeszowie. Witamy Państwa na gali finałowej 15. edycji konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ta ceremonia stanowi zwieńczenie Kongresu 590, najbardziej prestiżowego forum gospodarczego w Polsce. Już po raz drugi gala Prezydenckiej Nagrody Gospodarczej odbywa się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce. I wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to region o olbrzymim znaczeniu dla polskiej gospodarki. To miejsce dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw branży lotniczej, elektronicznej oraz informatycznej. Właśnie tu bije serce polskiej gospodarki, polskiej innowacyjności, przedsiębiorczości i najbardziej zaawansowanych technologii. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to najcenniejsze wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców. O jej prestiżu świadczy sposób wyboru laureatów. Decyzję o przyznaniu nagrody dokonuje osobiście prezydent Polski. Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody, uwzględniane są liczne kryteria, spośród których najważniejszymi są skala przychodów firmy, liczba jej klientów, znajomość marki na rynku krajowym oraz za granicą. Niemniej ważne cechy nagradzanych przedsiębiorstw to działanie w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz podejmowanie ryzyka opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii. Laureaci nagrody są wzorem i inspiracją dla polskich przedsiębiorców. Szanowni Państwo, mamy zaszczyt i przyjemność powitać gości honorowych naszego wieczoru. Witamy serdecznie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witamy bardzo serdecznie wicepremierów Mateusza Morawieckiego, ministra finansów oraz ministra rozwoju oraz wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Witamy także wszystkich pozostałych przedstawicieli rządu. Witamy marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla wraz z przedstawicielami władz regionu oraz organizatorów i partnerów Kongresu 590. Serdecznie witamy przedstawicieli wszystkich nominowanych przedsiębiorstw tegorocznej edycji konkursu, zaproszonych gości oraz telewizorów. Witamy. Drodzy Państwo, Nagroda Gospodarcza to wyróżnienie przyznawane raz do roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu minionych edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny. Wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie najlepszych. W tym roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy nagrody w czterech kategoriach głównych. Lider małych i średnich przedsiębiorstw, narodowy sukces, międzynarodowy sukces, odpowiedzialny biznes i dwóch specjalnych kategoriach. Startup.pl oraz Badania plus Rozwój, które skierowane są do młodych polskich innowatorów. A podczas dzisiejszej gali towarzyszyć nam będzie Filharmonia Podkarpacka pod dyrekcją Łukasza Abzowskiego. Przypomnijmy teraz zasady przyznania tego najcenniejszego wyróżnienia polskiej przedsiębiorczości. W pierwszym etapie ponad 100 instytucji zaproszonych, wśród których znalazły się Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Agendy Rządowej, Uczelnie, Parki Technologiczne, Urzędy Marszałkowskie mogły zgłosić po jednym kandydacie w każdej kategorii. To dzięki zaangażowaniu pracowników tych instytucji, współpracy pomiędzy firmami i instytucjami w tym roku do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło ponad 150 zgłoszeń. W kolejnym etapie kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w skład której wchodzą wybitni eksperci i autorytety w dziedzinie gospodarki, wytypowała po trzech nominowanych w każdej kategorii. Powitajmy brawami przedstawicieli kapituły Nagrody Gospodarczej. Witamy gorąco. A w finale prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zapoznaniu się z wnioskami dotyczącymi nominowanych firm podjął decyzję o zwycięzce. Informacja o zwycięskich przedsiębiorcach trzymana jest w tajemnicy aż do chwili otwarcia kopert gali finałowej. My te, proszę Państwa, koperty mamy i niebawem wspólnie odkrywać będziemy tę tajemnicę z Państwem. Poznamy firmy i tych znakomitych przedsiębiorców.
A dokładny przebieg tegorocznej edycji konkursu przedstawi Państwu przewodniczący kapituły Nagrody Gospodarczej, profesor Krzysztof Opolski. Panie profesorze, zapraszamy na scenę. Dobry wieczór Państwu. Wielce szanowny Panie Prezydencie, szanowni dostojni goście. O tej porze tylko mogę podziękować. Te będą trzy warstwy podziękowań. Pierwsze podziękowanie kieruję do Pana Prezydenta. To podziękowanie dotyczy tego, że po raz wtóry zaszczycił mnie zaufaniem i pozwolił mi kierować pracami kapituły. Jest to naprawdę dla profesora i dla ekonomisty wielki zaszczyt i jest to bardzo interesująca praca. Drugie podziękowanie kieruję do kapituły. Nasza kapituła składała się z wybitnych osobowości, z wybitnych naukowców, z wybitnych przedstawicieli administracji, ludzi, którzy z wielkim entuzjazmem, z wielką odpowiedzialnością podeszli do najlepszego wyboru. I trzecie podziękowanie kieruję do przedsiębiorców. Jak słyszeliśmy, do kancelarii wpłynęło ponad 150 wniosków. To naprawdę dziękuję przedsiębiorcom, że zagospodarowali nam i mnie czas na około 3 tygodni. To było bardzo interesujące, ale generalnie rzecz biorąc, wnioski były bardzo ciekawe i wskazywały na to, że mamy naprawdę znakomitych przedsiębiorców, którzy potrafią sobie cudownie radzić w nowej sytuacji rynkowej, zwłaszcza w sytuacji międzynarodowej. To jest wielka duma posiadać takich przedsiębiorców, którzy ryzykują bardzo często swoim czasem, którzy ryzykują swoje pieniądze, którzy z wielkim entuzjazmem podchodzą do tworzenia naszej nowej, bardzo często zrównoważonej gospodarki. Proszę Państwa, przyjęliśmy generalnie taką zasadę primus inter pares. Nie wszyscy wygrali, nie wszyscy są nominowani, ale wszyscy, którzy składali swoje wnioski, bardzo się starali. Wreszcie ostatnie podziękowanie. Proszę Państwa, zacznę od pewnej przypowieści. Kiedyś Francuzi, to nie jest dowcip polityczny, kiedyś Francuzi przyjechali do Wielkiej Brytanii i chcieli się dowiedzieć, jak to się robi, że mają tak piękne trawniki. Anglicy opowiedzieli w ten sposób. No, trzeba je zasadzić. No, Francuzi mówią, my tak robimy. Anglicy mówią, no tak, to trzeba je podlewać. Francuzi mówią, my je podlewamy. Anglicy mówią, ale trzeba je przycinać. Francuzi mówią, to my je przycinamy. Na to Anglicy mówią, tak, ale to trzeba robić 200 lat. Natomiast, proszę Państwa, druga edycja naszego kongresu w ciągu roku udało się nam zrobić. Nie mamy żadnych kompleksów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę jak najlepszego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie Panie Profesorze i prosimy o pozostanie na scenie, gdyż za chwilę zaprosimy nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No to co, drodzy Państwo, rozpoczynamy tę wyjątkową ceremonię. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza kategoria Nagrody Gospodarczej Prezydenta. To kategoria Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tej kategorii wyróżniane są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, również te działające na terenach wiejskich. Wyróżnione przedsiębiorstwa działają w swoim regionie od co najmniej 5 lat. Pierwszym nominowanym w tej kategorii jest Browar Kormoran, spółka z o.o., zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Mieczysława Mikulewicza. Firma powstała w 1993 roku, pochodzi z Warmii i Mazur. Swoją działalnością wspiera miejscowych dostawców i stara się ściśle współpracować z lokalnymi partnerami biznesowymi. Produkuje piwa w różnych gatunkach. Posiada certyfikat Jakość Tradycja. Drugim nominowanym, drodzy Państwo, w tej kategorii jest firma Dramiński S.A., zgłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Andrzeja Wiktorowicza. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1987 roku. Specjalizuje się w konstruowaniu, wdrożeniach, produkcji oraz sprzedaży urządzeń elektronicznych w kraju oraz za granicą.
To lider w dziedzinie kompaktowej i mobilnej ultrasonografii, zdobywca Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2016 roku. Miło nam poinformować Państwa, iż trzecim nominowanym w tej kategorii jest firma Prewag Spółka z o.o., zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Andreasa Glanca. To przedsiębiorstwo działające w branży nanotechnologii, produkujące zaawansowaną aparaturę naukowo-badawczą dla wiodących instytutów naukowych z całego świata. Urządzenia te pozwalają zajrzeć w głąb materii i umożliwiają tworzenie nowych materiałów na poziomie nanocząstek. Prosimy pana przewodniczącego kapituły, profesora Krzysztofa Opolskiego, o wręczenie dyplomów nominowanym w kategorii Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw. A dyplomy otrzymują, przypominamy, przedstawiciele firm Browar Kormoran Spółka z o.o., Gramiński S.A. oraz Prewag Spółka z o.o. Wielkie brawa dla nominowanych. I zapraszamy na środek sceny naszych znakomitych nominowanych. Prosimy o odbiór dyplomów. Pozostali nominowani również będą pojawiać się tutaj na środku w centralnej. O, to kilka naszych znakomitych nominowanych. Pięknie dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy ponownie w głąb sceny do tak zwanej strefy nominowanych panów. To już niedługo, drodzy Państwo, poznamy prezydencki werdykt. Dowiemy się, kto w tej kategorii spośród tej znakomitej trójki został zwycięzcą. Przed nami druga kategoria Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Narodowy sukces. W tej kategorii wyróżnione są przedsiębiorstwa, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. Szanowni Państwo, tutaj pierwszym nominowanym w tej kategorii jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Grzegorza Gańkę. Firma powstała w 1927 roku, zajmuje się skupem i przetwórstwem mleka. Obecnie skupuje około 820 tysięcy litrów mleka dziennie od ponad 2000 gospodarstw rodzinnych. Głównymi markami spółdzielni są Sery Królewski, Kasztelan, Markis i Magna. Spółdzielnia eksportuje swoje produkty do takich państw jak Czechy, Słowacja, Ukraina, USA i Kanada. Szanowni Państwo, drugim nominowanym w tej kategorii jest Samasz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgłoszona przez Fundację Technotalenty. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Jacka Stolarskiego. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1984 roku. Zajmuje się produkcją maszyn rolniczych i komunalnych. Obecnie produkty eksportowane są do ponad 50 krajów, a na sieć partnerów składa się 60 firm w Polsce oraz ponad 100 firm za granicą. Trzecim nominowanym w tej kategorii są Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL WZM w Warszawie, zgłoszone przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, panią Joannę Szwajkowską. Polskiej branży motoryzacyjnej działa od ponad 66 lat, produkując obecnie nowoczesne układy wtryskowe do silników wysokoprężnych. Zakłady mechaniczne WZM są jedyną tego typu fabryką w Polsce i jedną z niewielu na świecie. Firma sprzedaje swoje produkty do ponad 50 krajów, a 65% jej produkcji trafia do USA. Proszę pana przewodniczącego kapituły, profesora Krzysztofa Opolskiego, o wręczenie dyplomów nominowanym w kategorii Narodowy Sukces. A dyplomy otrzymują, przypomnijmy, przedstawiciele Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu,
Samasz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz warszawskich zakładów mechanicznych PZL WZM w Warszawie. Wielkie brawa z Państwa strony dla tych znakomitych przedsiębiorstw. Nominacje już wręczone. Zapraszamy zatem o dołączenie do nominowanych w kategorii pierwszej. Już niedługo bowiem, jeszcze dzisiejszego wieczoru, drodzy Państwo, poznamy prezydencki werdykt i zwycięzcę także w tej kategorii. Ale nim to nastąpi, przedstawimy nominowanych w trzeciej, kolejnej kategorii. To jest kategoria Nagrody Gospodarczej Prezydenta Międzynarodowy Sukces, proszę Państwa. W tej kategorii wyróżnione zostały przedsiębiorstwa funkcjonujące od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy, jak sama nazwa wskazuje, na rynkach zagranicznych. Pierwszym nominowanym w tej kategorii jest firma Melex, spółka z o.o., zgłoszona przez redakcję Przeglądu Technicznego. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Dariusza Bujdę. Firma istnieje od 1971 roku, produkuje pojazdy elektryczne i jest w całości polską spółką, która ma w swojej ofercie ponad 100 wersji pojazdów pasażerskich, bagażowych i specjalistycznych. Posiada m.in. wyróżnienie Diament miesięcznika Forbes 2017, CE Clean Energy Awards Electric Vehicle of the Year 2016. Panie i panowie, bardzo miło nam poinformować, iż drugim nominowanym w tej kategorii jest firma Szynaka Meble, spółka z o.o., zgłoszona przez Państwową Inspekcję Pracy, Główny Inspektorat Pracy. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Jana Szynaka. Firma produkująca meble, założona w 1957 roku, oferuje klientom usługi w ponad 350 salonach na terenie Polski i w ponad 50 krajach na świecie. Firma Szynaka została trzykrotnie laureatem prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy. Trzecim nominowanym w tej kategorii jest firma Wielton S.A., zgłoszona przez Konfederację Lewiatan. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Pawła Szataniaka. Firma zajmuje się produkcją przyczep i naczep. W skali globalnej zajmuje 9 miejsce, a w europejskiej 3 miejsce w branży. Obecnie produkty sprzedawane są w 35 krajach całego świata, głównie we Francji i we Włoszech. W zeszłym roku firma zdobyła Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Narodowy Sukces. A my prosimy pana przewodniczącego kapituły, profesora Krzysztofa Opolskiego, o wręczenie dyplomów nominowanym w kategorii Międzynarodowy Sukces. A dyplomy otrzymują przedstawiciele firm, przypomnimy, Melex spółka z o.o., Szynaka Meble spółka z o.o. oraz Wielton S.A. Wielkie brawa dla naszych znakomitych nominowanych. Prosimy Państwa o przejście w głąb sali, dołączyć do 6 nominowanych. Mamy już komplet po tej stronie sceny, w tej chwili 9 nominowanych. A przed nami, drodzy Państwo, 4 kategoria Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP – Odpowiedzialny Biznes. W tej kategorii wyróżniane są przedsiębiorstwa wykazujące się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pierwszym nominowanym w tej kategorii jest PKO Bank Polski, zgłoszony przez redakcję Polish Market. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Piotra Sadownika. PKO Bank Polski to lider polskiego sektora bankowego, wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw i samorządów, stosuje kodeks etyki i wartości, prowadzi wiele akcji społecznych wewnątrz organizacji. Na przykład system kafeteryjny My Benefit, PKO po godzinach, PKO zawsze nowe auto. Drugim nominowanym w tej kategorii jest spółdzielnia mleczarska Mlekowita, zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Dariusza Sapińskiego. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita jest największą firmą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, którą tworzy 16 zakładów produkcyjnych i 31 własnych centrum dystrybucyjnych.
Dwa sztandarowe projekty na rzecz społeczności lokalnych to Szklanka Mleka, Mleko w Szkole oraz Most, model ograniczenia strat żywności. Trzecim nominowanym w tej kategorii jest ZPUE SA, zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Janusza Petrykowskiego. Firma jest liderem w dziedzinie produkcji stacji kontenerowych, a obecnie należy do czołówki firm oferujących innowacyjne rozwiązania dla elektroenergetyki. Firma prowadzi dobre praktyki biznesowe, utrzymując wysokie standardy etyki i przestrzegając zasady ładu korporacyjnego. Firma wdrożyła kodeks postępowania dla dostawców. Prosimy pana przewodniczącego kapituły profesora Krzysztofa Opolskiego o wręczenie dyplomów nominowanym w kategorii Odpowiedzialny Biznes. Dyplomy właśnie teraz otrzymują przedstawiciele firm PKO Bank Polski, Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita oraz ZPUE SA. I wielkie brawa dla nominowanych w tej kategorii, Odpowiedzialny Biznes. I bardzo panów zapraszamy, tym razem na drugą stronę naszej sceny. I po tej stronie też będziemy kompletować nominowanych. Przed nami, proszę państwa, piąta kategoria specjalna. Nagrody Gospodarczej Prezydenta Startup.pl. W tej kategorii nominowane zostały przedsiębiorstwa, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną. Drodzy goście, pierwszym nominowanym w tej kategorii jest Blebops Spółka ZOO, firma zgłoszona przez Fundację Startup Poland. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Patryka Arłamowskiego. Startup stworzony przez absolwentów Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem Patryka Arłamowskiego w celu komercjalizacji technologii Wi-Fi. Technologia ta została opracowana przez założycieli startupu jako alternatywa dla rozwiązania Bluetooth Low Energy. W ciągu półtora roku Blebox EU wprowadził na rynek 15 produktów pod własną marką. A drugim nominowanym w tej kategorii jest Nexbio, spółka ZOO. Firma zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Adama Kuzdralińskiego. Trzecim nominowanym w tej kategorii jest XTPL SA, firma zgłoszona przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Filipa Gramka. Startup, który za cel działalności przyjął komercjalizację technologii, wytwarza ultra cienkie przewozy linii metalicznych wykorzystywane w produkcji warstw TCF. Dzięki temu stworzono unikatowe kompleksowe rozwiązania technologiczne, drukarki, głowice i nanotusze. I ponownie prosimy pana przewodniczącego kapituły profesora Krzysztofa Opolskiego o wręczenie dyplomów nominowanych w kategorii Startup.pl. A dyplomy otrzymują przedstawiciele firmy Blebox, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nexbio, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz XTPL SA. Dyplomy wręczone. Wielkie brawa z państwa strony również słyszymy. Pięknie dziękujemy i zapraszamy naszych nominowanych. Prosimy o dołączenie do nominowanych z kategorii poprzedniej. Szanowni państwo, przed nami już szósta kategoria Nagrody Gospodarczej Prezydenta. To kategoria pod tytułem Badania plus Rozwój. W tej kategorii nominowane zostały zespoły jednostek naukowych lub przedsiębiorstwa, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną. A pierwszy nominowany w tej kategorii jest Cryotech Instruments SA, zgłoszona przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Grzegorza Drona. Firma na początku działała jako biuro projektowe, realizując szereg projektów dla podmiotów komercyjnych, jak i instytucji naukowych. Między innymi pracowała nad powstaniem kamer dla Polskiego Obserwatorium Astronomicznego. Obecnie pracuje nad polską platformą satelitarną. Drugim nominowanym w tej kategorii są zakłady farmaceutyczne Polpharma SA, zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy, pana Tomasza Mojsa.
jest, proszę Państwa, największy producent, polski producent leków i substancji farmaceutycznych. Firma założona w 1935 roku posiada 7 zakładów produkcyjnych i 7 ośrodków badawczo-rozwojowych. Firma zatrudnia około 7 tysięcy osób, pracowników, z czego około 4 tysięcy w Polsce, a spośród 466 pracowników działu badań i rozwoju aż 74 osoby mają tytuł doktora. Trzecim nominowanym w tej kategorii jest zespół badaczy z Wydziału Fizyki Centrum Nowych Technologii UW, zgłoszony przez Urząd Patentowy RP. Zapraszamy na scenę przedstawicieli zespołu, pana Edwarda Darzynkiewicza z Wydziału Fizyki UW i pana Jacka Jemilitego z Centrum Nowych Technologii. Zespół naukowy od ponad 10 lat zajmujący się badaniem oddziaływań białek i fragmentów kwasów nukleinowych RNA w procesach komórkowych oraz syntezą chemiczną analogicznych końcówek cząsteczek mRNA. Od 2006 roku zespół pracował nad odkryciem sposobu na udoskonalenie cząsteczek mRNA, tak by zwielokrotnić ich trwałość. Bardzo prosimy przewodniczącego kapituły, pana profesora Krzysztofa Opolskiego o wręczenie dyplomów nominowanych w kategorii badania plus rozwój. Ja przypomnę, dyplomy otrzymują firmy, przedstawiciele firm Creotech Instruments S.A., zakładów farmaceutycznych Polpharma S.A. oraz zespół badaczy Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii UW. Tradycyjnie prosimy Państwa o przejście w głąb sceny do strefy nominowanych. A Państwa oczywiście o brawa poprosimy, tak. Poznamy prezydencki werdykt. Za moment, proszę Państwa. Bowiem, drodzy Państwo, poznaliśmy już 18 nominowanych w 6 kategoriach Nagrody Gospodarczej prezydenta RP. Już za chwilę prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, uhonoruje statuetką Nagrody Gospodarczej prezydenta RP 6 zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Panie prezydencie, zapraszamy do ceremonii na scenę. Szanowni Państwo, to zamknięte koperty, w których wymienieni są zwycięzcy każdej z 6 kategorii. Już za chwilę pan prezydent wręczy statuetki zwycięzcom, natomiast dyplomy laureatom wręczy przewodniczący kapituły pan profesor Krzysztof Opolski. Proszę Państwa, to jest ten najbardziej emocjonujący moment niewątpliwie tego wieczoru i tej gali. Przed nami wielkie emocje, bo nikt z nas przecież nie zna werdyktu, nikt z nas nie zna laureatów, ale już za chwilę wszystko będzie jasne. Pierwsza koperta właśnie zostaje otwarta, a nam bardzo miło jest poinformować, iż zwycięzcą kategorii lider małych i średnich przedsiębiorstw jest Dramiński S.A. Zapraszamy po odbiór statuetki przedstawiciela firmy, pana Andrzeja Wiktorowicza, i wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy. Tak jest, gorące oklaski, proszę Państwa. Kolejna kategoria przed nami. I kolejne emocje. Kategoria, proszę Państwa, narodowy sukces. Zaraz dowiemy się, kto został zwycięzcą właśnie w tej kategorii. Już widzimy, proszę Państwa. Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL WZM w Warszawie. Gorące brawa, gratulacje. Prosimy panią Joannę Szwajkowską o odbiór statuetki oraz dyplomu. Proszę Państwa, kolejne emocje. Już za chwilę poznamy laureata w kategorii Międzynarodowy Sukces. Panie i panowie, już widzimy, Melek, spółka ZO. Bardzo prosimy przedstawiciela firmy o odbiór statuetki, Dariusz Wójda. Melex, zwycięzcą w kategorii Międzynarodowy Sukces. To była kategoria, proszę Państwa, Międzynarodowy Sukces. Kolejna kategoria to odpowiedzialny biznes. Tak jest, brawa, gorące brawa dla zwycięzcy. Przypomnijmy poprzedniej mojej kategorii Międzynarodowy Sukces, ale teraz już przechodzimy do kolejnej kategorii Odpowiedzialny Biznes. Kto tutaj jest zwycięzcą? Już patrzymy. Proszę no Państwa, Panie i Panowie. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita.
Gratulacje, a my prosimy pana Dariusza Sapińskiego o statuetki oraz dyplom. Przed nami kolejne emocje, bo za chwilę poznamy zwycięzcę w kategorii specjalnej Startup.pl. Startupy w naszym kraju od lat budzą emocje, wiele sobie obiecujemy we wszystkich fantastycznych spółkach. No i my już wiemy, która z tych trzech świetnych spółek została laureatem. To Startup XTPL S.A. Zapraszamy pana Filipa Granka po odbiór statuetki. Serdecznie gratulujemy. Proszę państwa, kolejna kategoria, kategoria specjalna, badania plus rozwój. Zaraz dowiemy się, kto zwyciężył właśnie w tej specjalnej kategorii. Otwieramy kopertę i my już... Już możemy ogłosić zwycięzcę. To zespół badaczy z Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy. Gorące oklaski, proszę państwa. Wielkie brawa! I bardzo... Panowie Edward Darzyngiewicz oraz Jacek Jemielity odbierają w tej chwili z rąk prezydenta nagrodę za zwycięstwo właśnie w tej kategorii. Gorące oklaski raz jeszcze. Szanowni państwo, poznaliśmy zatem zwycięzców we wszystkich sześciu kategoriach. Wielkie brawa dla nich wszystkich, wielkie brawa dla laureatów. Ale to nie koniec nagród. To nie koniec nagród i to nie koniec emocji dzisiejszego wieczoru, drodzy państwo. Pan prezydent bowiem w tym roku zdecydował, że wręczy nagrodę indywidualną dla osoby wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości. A tą osobą jest, mamy już imię i nazwisko tej osoby, to pan Maciej Wieczorek. Założyciel firmy Celon Pharma, współtwórca i jeden z głównych akcjonariuszy biotechnologicznego Mabionu. Zapraszamy na scenę po odbiór statuetki i dyplomu. Panie Macieju. Pan Maciej Wieczorek jest prezesem zarządu Celon Pharma, firmy inwestującej w nowoczesne leki oraz prowadzącej zaawansowane badania naukowe. Mabion to z kolei pierwsza w Polsce spółka, która od początku do końca stworzyła własny lek biotechnologiczny. Firma ma w dorobku liczne innowacje. Z wykształcenia pan Maciej jest inżynierem i absolwentem Politechniki Warszawskiej. Trafił jednak po studiach do bankowości, a dopiero potem do sektora farmaceutycznego i zrobił doktorat z biologii medycznej. Jego motto życiowe brzmi: wszystko jest trudne, nim się stanie proste. Maciej Wieczorek przekonuje, że w trudnym biznesie, jakim jest wynajdowanie leków, mała firma może wygrać z dużą firmą. Jego największą ambicją jest stworzenie przełomowych produktów, które faktycznie wpłyną na nasze życie, na jego jakość i długość. Gratulujemy! Pan Maciej Wieczorek, laureat nagrody indywidualnej. Drodzy państwo, skoro już poznaliśmy wszystkich laureatów dzisiejszego wieczoru, wszystkich zwycięzców, bohaterów, bardzo prosimy teraz z wielką przyjemnością, zapraszamy i prosimy o zabranie głosu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowni panowie premierzy, szanowni państwo ministrowie, szanowny panie marszałku, szanowna pani wojewodo, szanowni państwo posłowie, senatorowie, prezesi, dyrektorzy, wszyscy dostojni obecni goście, ale przede wszystkim wielce szanowni państwo nagrodzeni, panie profesorze, wysoka kapituło prezydenckiej nagrody gospodarczej. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i ogromnie się cieszę. Gratuluję wszystkim nominowanym, gratuluję oczywiście także i laureatom. Gratuluję wszystkim, bo wybór, proszę państwa, był bardzo trudny. Najpierw był bardzo trudny dla kapituły, która, tak jak przed momentem pan profesor Krzysztof Opolski powiedział, pracowała przez kilka tygodni nad dokumentacją, nad rozważeniem poszczególnych kandydatur,
po to, żeby dokonać tej rekomendacji, a w drugim etapie bardzo trudny wybór dla mnie, kiedy pochylałem się już nad zweryfikowanymi przez kapitułę kandydaturami po to, by wyłonić ostatecznie laureatów nagrody. Był to wybór rzeczywiście trudny, w niektórych przypadkach nawet bardzo trudny i była to bardzo wyrównana konkurencja. Dlatego chcę pogratulować wszystkim obecnym tutaj Państwu, którzy są na scenie, bo faktycznie każda z tych polskich firm to wspaniała firma, to świetna działalność, która zasługiwała na nagrodę w każdej z kategorii. Trzeba było wyłonić zwycięzców. Ten wybór został dokonany. Ci, którzy zostali wybrani jako laureaci, można powiedzieć, są najznamienitsi w swojej specyfice, w swojej dziedzinie. Proszę Państwa, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Krzysztofowi Opolskiemu i całej kapitule za ten poświęcony czas, za niezwykły obiektywizm w pracy kapituły, za bardzo wnikliwe badanie poszczególnych kandydatur, za doskonale, perfekcyjnie wykonaną pracę, za ogromną pomoc, jakiej udzielili prezydentowi po to, aby ta prezydencka nagroda gospodarcza mogła być wręczona. Bardzo jestem za to wdzięczny i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że Państwo się zgodziliście i że mi pomagacie, bo to jest forma promowania polskiej przedsiębiorczości, to jest forma promowania polskiej myśli, także i myśli technologicznej, bo takie kategorie jak startup czy badania i rozwój to promocja także polskich technologii, to w każdym przypadku promocja polskiej myśli biznesowej, polskich zdolności rozwojowych, tego wszystkiego, o czym zawsze mówimy, że jest wielkim skarbem Polaków, nas, narodu ludzi inteligentnych, przedsiębiorczych, sprytnych i co, proszę Państwa, działa. I to jest dla mnie niezwykle ważne. Państwo zostaliście nagrodzeni teraz pod koniec 2017 roku. Można więc powiedzieć, że jesteście laureatami na rok stulecia odzyskania niepodległości. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo Podkarpacie, ta część Polski szczyci się tym, że nawiązuje do tradycji pana ministra Kwiatkowskiego, nawiązuje do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była ta polska przedsiębiorczość, to była ta polska myśl gospodarcza kraju, który odradzał się, kraju niepodległego, który chciał być jednym z wielkich państw europejskich, który aspirował do tego, żeby stanąć w gronie największych europejskich potęg. Po wielu dziesięcioleciach problemów wynikających z meandrów historii, które mieliśmy, wynikających z tego, że znajdowaliśmy się przez długi czas poza żelazną kurtyną, nie mieliśmy suwerenności. Od prawie 30 lat wracamy do grona krajów, które chcą się mienić europejskimi potęgami, które chcą się mienić najsilniejszymi w europejskiej konkurencji, a w efekcie także i w konkurencji światowej. Proszę Państwa, ktoś powie, prezydent wyszedł i przesadza. Nie. Nie. Wszyscy ci, którzy dzisiaj sprawują władzę w naszym kraju, w tym ja jako prezydent Rzeczypospolitej, mamy tą wielką ambicję. Chcemy, żeby Polska była krajem poważnym. Chcemy, żeby z Polską się liczono na arenie międzynarodowej. Chcemy, żeby nasz potencjał był dla świata wiadomy. Chcemy, żeby on funkcjonował w przestrzeni światowej, także w tej przestrzeni gospodarczej. Stąd zachęta dla naszych przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej, stąd deklaracja naszego wsparcia dla tych, którzy będą chcieli tą ekspansję poza granicami Polski realizować. Żebyśmy ją realizowali skutecznie, musimy pokazywać naszych przedsiębiorców, ale przede wszystkim musimy pokazywać ich osiągnięcia. To są właśnie osiągnięcia naszych przedsiębiorców i to są nasi przedsiębiorcy, którzy te osiągnięcia mają, którzy z podniesioną głową idą właśnie poprzez rynek krajowy, wychodzą na rynki europejskie, wychodzą na rynki światowe, prezentując swoje produkty, prezentując polską myśl techniczną, konkurując z najlepszymi. Cieszę się ogromnie, że jako prezydent mogłem dzisiaj wręczyć
te statuetki laureatom. Dziękuję Państwu wszystkim za udział w tej jubileuszowej 15. edycji już konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, jestem wdzięczny. Jeszcze raz proszę o oklaski dla wszystkich przedstawicieli naszego wspaniałego polskiego biznesu. Gorące oklaski dla wszystkich. A my, proszę Państwa, zapraszamy teraz do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Pan prezydent, pan profesor i nagrodzeni w pierwszym rzędzie, w kolejnym rzędzie nominowani. To będzie pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy. Panie prezydencie, panie profesorze, zapraszamy Państwa ze statuetkami do pierwszego rzędu. Prosimy pochwalić się, pokazać te piękne statuetki. Zapraszamy wszystkich nominowanych. Gratulacje i bardzo słowa. Prosimy też o gotowość wszystkich fotoreporterów. To jest właśnie ten moment, by uwiecznić tę wspaniałą chwilę na zdjęciu. Gratulacje i słowa uznania dla wszystkich. Oklaski dla wszystkich. To piękny finał naszego wieczoru. Jeszcze raz gratulujemy. Gorące oklaski dla wszystkich, zarówno nagrodzonych, jak i nominowanych. 15. edycja Gali Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dobiega końca. Gratulacje. A ze wspaniałego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego GTA Arena Wieszące żegnają się z Państwem Agata Konarska i Michał Adamczyk. A galę finałową 15. edycji Nagród Gospodarczych Prezydenta RP zakończy uroczysty koncert Kamila Bednarka z towarzystwem, Stowarzyszeniem Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Łukasza Bzowskiego. Serdecznie Państwa zapraszamy. Życzymy. Do zobaczenia.